Don't ask, could I be? Who would I be? Who would I be? Oh, who would I be? Who would I be if I escaped the... Siemano, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj oglądamy Wilczy Garnek, prosty przepis. Czyli tym razem będzie z serii Mistrzostwa Kulinarne. Okej, to już na maksymalne było. I od razu jeszcze... potrzebne. No, ale w sumie więcej by było do komentowania. W każdym razie ja jeszcze będę mówić, więc... jeszcze podstawię jakąś muzykę do tego. Inną niż na filmie. Ale dobra, to jest szczegół, oglądajmy. Tutaj też sporo cebuli. Jest tutaj tej gorszej, białej. No w sumie jak bardzo długo się to gotuje na oleju, to już aż takie odczuwalne to nie jest. Tutaj mamy boczek. To jest zgodnie z przepisem. I jeszcze więcej mięsa. Już times tam był. Ale o minutach dokładnie ile to pozrzeć nie było, to tego brakuje w tym filmie. To mięso zwykle się do żółtości albo aż będzie na pół czarno, zależy jak kto woli, albo akurat bardziej przypieczone. Ale w bosku to powinno być wystarczające. Ilość podgrzania. Ok, tam już wystygło. I tym razem woda będzie. To zupełnie są liście laurowe. To nie wiem, że to jest dodane. Najprawdopodobniej to ziemniaki są. Jeszcze sprawdzę sobie w montażu tradycyjnie. Tam była pewnie kapusta. Lub coś podobnego do kapusty. No i to jest spory na minus te przyprawy niezmielone. Jeśli to był pieprz, to w ogóle to może popsuć smak całego dania. Więc słabo. Okej, pomidory to akurat zawsze dobra przyprawa. Znaczy przyprawa, warzywa, co ja gadam. Do dodania. Jaki również owoc. Aha, i tu pewnie dodane będzie z mięsem. Ciekawe, co to jest tam w tle, czy to jest najprawdopodobniej pieprz, bo to przy soli jest. Ewentualnie sos sojowy. No i dobra. To jest w pełni elektryczny grzewacz, ale pewnie na gazon też można by było to zrobić. Choć inaczej trzeba byłoby odkładać te mięso, żeby ostygło. Bardziej w jakimś miejsce na blacie, to by było lepsze. Okej, dość to wodnie wygląda, ale... smaku może być niezłe. Co najmniej. Tu jeszcze więcej wody. Przyprawa. Okej, po zamieszaniu to pewnie jeszcze będzie dodane. Albo wylane po prostu. Okej, generalnie ten pranik jest dość dokładny. Oczywiście zawsze po dodaniu przyprawa albo wody przyprawione trzeba zamieszać. Tutaj się też zgadza.
Okej, teraz to będzie się trochę powtarzało. Zobaczymy, jak to zmontuję później. A to jeszcze kolejna przyprawa. Czyli bardzo podobne to te danie będzie. No i kolejny dodatek do tego dania. Przecież nawet bez tego to już dość dobry smak powinno mieć. W zależności jak długo to się gotuje. No chociaż z tym mieszaniem to akurat przesadzać też czasami nie warto. A później się woda dziwnie skrapla w zupie, no ale z solą to... No to też tutaj trzeba uważać, bo jak się dużo doda tego, to będzie już słabo dość smakować. Ale pieprz jest ok, tylko z ostrymi przyprawami czasami może być mocny. Ale raczej typowo ostrych chili tutaj nie były dodane, więc można pełno tego pieprzu dodać. No i to już jest gotowe danie. Życzymy smacznego. No i dobrze. Bardzo dobry film. Były parę tam błędów, ale generalnie jest nieźle. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Cześć!